Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Sytuacja jest następująca, 10 punktów, utrzymanie mamy i szanse na awans, bo dzisiaj gramy mecz o awans, a w następnym meczu być może nawet już o pełne mistrzostwo. Anglia tu oczywiście jest już gotowa. Grałem sobie trochę Ferdynandkiem, ale no koleś mi sfaulował pewnego piłkarza, którego nie chcę zdradzać, że no musiał przyjąć tą czerwoną kartkę na klatę i no musiał, ale no on już jest cały, zdrowy, oczywiście nic nie zmieniałem, no tylko pana Palikota wywaliłem za Dier, nie wiem jak się to czyta, ale Dier, i po prostu zobaczymy co z tą pelikańską odznaką zrobi. No bo on ma tam albo gąskę. A to jakaś kurde, jakiś klub ze Swansea wywali. Dobra, wywalone. Zaczynamy kolejny meczek. Mecz o awans do ligi 7. Oj, idziemy coraz wyżej. A naprawdę szybko nam to idzie. Szybciej niż mi się może to wydawać nawet. Dobra, pana Harta, Sterlinga i Rooney'a, pana prezydenta Anglii, żeśmy dopompowali tak jak się tylko dało. Zobaczymy kogo mi wyszuka. O, dobrze, pięknie. A co to mi tak spadło? Miałem wszystko po 81. To chyba dlatego, że kurde nie ma tego gościa. Moment. Kurde no. Palikot, no damy ci jednak tą szansę. Coś mi ta gąska jednak tu nie pasuje do tej Anglii. Poważnie. Mam szczere wątpliwości. Tu lepiej by pasował ten Palikot. No bo on tu pomaga jeszcze przy ataku i on robi więcej ataku. Tylko właśnie jest ta kwestia, że on właśnie kurde, no nie gra za bardzo. No ale no dam mu szansę. W tym meczu o awans dam mu szansę, tylko niech mi jakiegoś przeciwnika wyszuka. O tyle tylko proszę. Żeby jakiegoś kurde przydupasa wyszukało. Jakiś Frolov. Fajnie, że nic nie działają. No kurde, co się dzieje z wami? Chcę tylko wyszukać przeciwnika i z nim zagrać. Czy to takie cholernie trudne? Dla nich chyba tak. Dobra, poczekamy moment. Tak przy okazji, jeżeli chcecie wiedzieć co będzie za skład w 7 lidze, bo mam już kilka składów, to możecie zgadywać pisząc w komentarzu i jak wam się uda, to naprawdę będzie dobrze dla was. O, ho, proszę. A, on ma te podstawowe. O, to fajnie będzie. Co on tu ma? Jakiś Uber Queen Games. Co on tu ma? Uff, nie podoba mi się to. Uff, pizdu. Co on tu ma? O, Van Persie. O, Huntelaar. To żeś tu zabłysł. Robena na ma prawej obronie. Co za... On ma Robena. O, kuźwa. O, to mamy już przesrane. Niedobrze. No, pomijaj to. Pomijaj to i koniec. Kurde, mamy problem, bo on ma Robena. Ale dziwne, że on na prawej obronie. Dobra, Walker. Walcott, tam był pewnie jeszcze Sturridge. Nie, Sturridge nie, pan Rooney. Ale coś syfiasto grasz. Dobra, ale on ma dużo tych zielonych kart. Tych motmów. Tak zwanych. O, Carrick tu walczył. Carrick walczył. Van Persie, kurde, no. Też mam Van Persiego. Jak chcesz, to kurde, mogę kiedyś zagrać. Robena ma, ja pierdolę, szybkiego, łysego człenia. Noż, cholera. Wszystko bym też dał, żebym miał Robena. No to mamy teraz poważny problem. Musimy tak zagrać, żeby ten mecz o awans wyszedł dla nas korzystnie. Przynajmniej z jednym golem. Dobra, dośrodkuj pan. O, jakiś Navas na bramce. Ale to nie Jesus Navas, na pewno nie. Kurde, muszę uważać na tego
Teo Walcott, dośrodkuj to. O, fajnie runi, ale no niestety za bardzo sobie przyjął. Kurde, spieprzaj Van Persie. On ma trójce, Huntelaara, Van Persiego i Robena. No mamy problem. Mam tu widzę typowo holendersko. O, Hart! Jak to wychwycił. Fajnie. Tu jestem z niego zadowolony, bo już myślałem, że puści bramkę. Memphis. Kurde, jakiś Memphis. On tu zaczyna plays'y takie poważne robić i to mnie będzie denerwowało, bo on tu teraz będzie Robena dośrodkowywał i Hart to złapał, lecz jest dośrodkowanie. Boże, spalony. Co ja pieprzę. Dobra, Hart, wykop to. I kurde, żebyś mi tego nie spieprzył. Bo ci nie daruję tego. Ja ci tego, Hart, nie daruję. O, jakie tu kiwki. O, normalnie aż zawiało smrodem. Cahill. Kurde, no. Ładne dośrodkowanie. Jakie pudło, jaki falstrat. Kurde, no, nie wierzę, żeby tak Van Persie spieprzyć akcję. O Jezu, to tylko on mógł tak zrobić. Carrick. Dobrze, do środku i teraz swobodnie. Pięknie, co? Noż, kurde, ale rożny. Ja myślałem, że już... Ja już myślałem, że gol padnie. Noż, kuźwa. No cholera, Robena nikt nie dogoni, no. To jest pewne. Chociaż, no nie, nie da rady, no. Roben, ale Ashley Cole. Kurde, ale gdzie mu podajesz? Co za łeb. No i kurde, już przegrywamy jednym golem. Huntelaar i jego gówno pieprzone. No cholera jasna, co tu liszczy łysego ciula? Cholerstwo. Ale nie, on tu nie jest łysy za bardzo. No nie, przegrywamy to. Teraz uważać. Jest nie do powstrzymania brzegłowo. Zamknij się. Dobra, Walcott, idziesz. Idziesz, Walcott, teraz to dobrze, dośrodkuj. No kurde, nic nie wyszło z tej akcji. No pchaj się z tym Huntelaarem. Czy on ci takie zagrożenie sprawia? Weź to, dobiegnij, Ashley Cole. Dobrze. Ale nie, takie podanie. On tu za dużo ma tych zielonych. No i spalony powinien być. O, chociaż Rooney tu... Rooney, no kurde, nie. Jak ma Robena, no to ja już jestem na przesranej pozycji. No dobra, Cahill, zrobiłeś co musiałeś. No kurde, nie sądziłem, że jeszcze mi się coś takiego trafi. Ale jak tym Van Persie spieprzył gola, miałby 2-0. Ja bym już rage'ował. Dobra, kurde, o, Rooney, no ale byłem pchany. Co to, on pchał. Co jest? Rooney. Co się z... z kiweczkami naprzód mi stąd. Dobra. Carrick, pchaj! Napieraj! Cholera! No nie! Co ty robisz? Podawaj do przodu, Carrick. O, niebezpiecznie blisko, a byłby gol. Z daleka. Ale niestety nie udało się i dalej oni prowadzą. Jednym powalonym golem ze strony Huntelaara. No nie! Co kontuzja! Kurde, wstawaj! Dobra, strzelaj. Dobrze. No nie, nikt tej piłki nie złapał. Nikt nie raczył. Kurde, Robben pieprzony. Cholerstwo, jebaństwo. Niedobrze. Palikot! Co robisz? Wywalił się sam ten idiota belgijski. No, dzięki za piłkę. Dzięki. Dobra. I dośrodkuj to teraz. O! No kurde! Idealny by był gol. Ale niestety obrona, no. Kuźwa, uważać. Grajcie też defensywnie. O, dobra. Do kitu, no i Robben, no kurde, on ma Robbena. On jest warty skurczybyk złoty za milion. To trochę jak prawie Neymar. Rooney, co się z tobą dzisiaj dzieje? Dałem ci boosta, a ty nic nie robisz. Spalony do cholery. I przegrywamy. Jak mi dzisiaj nic nie zrobisz, to ja dzisiaj wpuszczam Welbecka zamiast Sturridge'a. Bo Sturridge ostatnio u mnie w ogóle też nic nie robił. No nawet gorzej bym powiedział. O, tu odpala Place'a. I gol! No kurde, rożny.
Nabił bramkarza, ale... Dobra, zamknij się. Nie! Nie! No kuźwa! Dlaczego? Co za pech! Zamknij się. Kurde, okulary masz, kurde, od Harry'ego Pottera, Szpakowski. Pożyczył je. Po tym, jak skończył swoją karierę aktorską. O, no biegnij, biegnij po tą piłkę, czubie. Dobra, dośrodkuj. Co to za dośrodkowanie? Co to było? Rooney, co się z tobą dzieje? Bo ci odbiorą prezydenturę? Nie! Van Persie, cholera! Broń to! Jezu, jak mu się to nie udało. Dobrze, coś ten jego Van Persie nie umie playsów robić. Podaj mu to, dobrze. No, kurde, Piszczek. No i przegrywamy jednym golem. Znowu. No, co się cieszysz? Kurde. Bo się pogniewamy, Wayne Rooney. Poważnie. No, przewijaj to. Kurde, co się cieszysz? Kurde, no. Niedobrze. Nie, 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 nie. Coś tu trzeba zrobić. Kurde, no. Palikot schodzi, to ewidentnie. Tylko teraz mamy problem. Kurde, no Rooney, no Rooney, no róbże jakieś playsy do cholery. Co bym tu jeszcze mógł wprowadzić takiego, no. Co, kto tutaj tak grał najgorzej, no. No. Dobra, zostawiamy jeszcze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jeżeli będzie coraz gorzej, to trzeba będzie Welbecka wprowadzić. O, Rooney wywalczył piłkę. Teraz pewnie ma zamiar przedryblował cały team i piękny gol, nie wierzę, przedryblowałem cały team i remisujemy błyskawicznie. Wayne Rooney obudził się w drugiej połowie meczu spotkania o awans i przedryblował cały jego skład i pięknego gola. Zajebiście. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. A on tu teraz będzie kiwkami. Spieprzej mi z tym. Teraz ja pokażę ci moje kiwki. Zobaczysz, że kurde cię japa normalnie. No wygramy to jeszcze, spokojnie. Dobrze. O, jakiś Depay. Kurde, Depay. Spierdylaj. Dobrze, Ferdynand. Jep. Co robisz, Cahill? Podaj to do niego od razu. I pan Wayne Rooney znowu będzie dryblował cały jego team. Ale tu już mu się nie udało. Ale podał do Sterlinga. Co jest? Kurde. Gdzie on faulował? Cholera jasna, jest remis. Co za łeb? Co za tani łeb? Ale on teraz może mi... no Piszczka ma, no. A jak ma Piszczka, to jest, wiecie, Polska Polona normalnie. Złe podanie. Oj, mam nadzieję, że mogę to jeszcze przebić. Tylko teraz Wayne Rooney spierdzielił akcję, gdzie miał okazję na drugiego gola. Spierdylaj, Robben. Dobra, Ashley Cole. No i dobra. I tyle zrobił. I tyle pan Ashley Cole zrobił. Dobra, won mi stąd. Tej, no bronić się. Broń się! Kurde, przyj, dobrze. Doskonale. Wayne Rooney. Wilshere. O, może on... No kurde, nic. Nic nie ma. Tej, no gonić go. Gonić tego Huntelara! Dobrze. Połamać mu nogi. No nie, jakiś Vertonghen mu... O, uwaga. Co? Boże, jaki sędzia ma ciuch! Ja pierdolę, tyście chyba był na balu karnawałowym. Ja pierdolę, co to za kostium ma sędzia? Ja... Co on nosi na sobie, ten sędzia? To jest w ogóle powalone, kurde. Jakąś piżamkę chyba założył. Zapomniał się przebrać i poszedł w piżamie. Co za łeb. Dobra, dośrodkowanie. O, Sterling jak pierdylnął i 2-1. Pięknie. Nieźle, nieźle. To było całkiem niezłe. Nie sądziłem. Palikot. Jak wpieprzył tą bramkę. No ładnie, zdobywamy przewagę. Tylko teraz Huntelar będzie chciał pewnie się zrewanżować i strzelić nam drugiego. Ale nasza defensywa jak zwykle działa
Ale nie, ten sędzia mnie będzie rozdrażał z tym ciuchem. Dopiero teraz zauważyłem, jakoś na pierwszej połowie nie zwracałem na sędziego uwagi, na uwagi jak teraz. Nie wiem co, kurde, sędzia w piżamce? No tak to wygląda, no. Kryć, kurde, dobrze, Ferdynand. Palikot. Kurde, sędzia w piżamce, nie. To mnie będzie rozpieprzało. Dobra, do środku. O, o, Wilshere, ale daleko ci było do tej główki. Ale prowadzimy. Jeżeli będziemy trzymać wynik, 3 punkty i awans zapewniony. O, jakiś Van Persim tutaj robi, kurde, pięciogwiazdkowe triki. Kurde, chyba zapożyczył sobie od prezydenta. A pierdylni, Wilshere. Bożeś ostatnio tak tego gola teraz strzelił, że to jest piękność. Faul! Co robisz? Kurde, jeszcze mi tu... Oj, niedobrze, niedobrze. Co robisz? On chyba teraz będzie kombinował jakąś zmianę. On to zrobił celowo. Gra na czas. Dobra. Ty, no czemu biegniesz, Palikot, w drugą stronę? Dobrze, Walker przyjął tą piłkę. Carrick. Zaczynaj. O! A, walnij mocno! O! Dotknął to. Czyli mamy Rożnego. Pięknie, 2-1. I teraz działaj. No kurde, czemu nikt do tej piłki nie doskoczył i teraz ma okazję obrona biec tam. Kurde. No i co ci to da? Ja już prawie miałeś piłkę zabraną. No nie zrobisz dośrodkowania. Won mi z mojej połowy. Dziękuję. Dobra, Rooney. Przedrybluj teraz jego skład. O, proszę bardzo, ale no, tu już Piszczka nie przedrybował Polaka, który coś potrafi. Co za łeb. Natomiast... I przegrałeś, chłopie, no. 2-1, syfie. O, Carrick. No, Palikot. No, fajnie, żeś sobie pił... No, sędziowie liniowi też mają piżamki. Kurde, nie mogę. Nie wiem, skąd on wytrzasnął takie kostiumy. O, ale mu piłkę fajnie zabrałem. Podanie do Palikota. Palikot, biegnij. No jesteś najszybszy. No co robisz? Co ty porabiasz? Ale piłka znowu nasza. Dobra, biegnij, Palikot. Biegnij. Może tobie też się uda gola strzelić. No ale nie, oni tu będą... Kurde. O. I jedziesz, kurde, Rożny. Dobra, Rożnego robimy. Nie ma co. I trzeci. A, dobra. Nie mam co się kusić. O, Palikot! Kurde! No biec to po... Dobrze, Gerard. Kurde, ile tutaj się działo. Dobra, spieprzaj. O, Rooney. No i kurde, znowu mu piłkę zabrał ten Huntelaar walony. Dobra, bierz tą piłkę, No Ferdynand! Już myślałem, że mi tą piłkę kompletnie zabiorą. Dobra. Tej, bo oni szykują się na remis. Dobrze. Ale nikt tej piłki nie raczył, kurde, wziąć. Myśli, że Polakiem strzeli gola. Idź ty. Z tym syfem. No i wygrywamy mecz. O, dobra, Sterling. I z daleka jedziesz. Za lekko. Stanowczo za lekko. O, ale wywalczył dla nas piłkę, choć niekoniecznie. Dobra. Carrick. Jedziesz i wygrywamy. O, Rooney, no kurde, nie. Musiała mu się piłka musnąć. Ale wygrywamy, to już nieważne. 2-1, 3 punkty i awans zapewniony. Doskonale, panie Rooney, wytrzymałeś cały mecz. A mogłem cię zmienić, wiesz? Ale Sterling też tutaj dzisiaj ładnego gola pokazał. Gratuluję wam. Super, 8-1. Cahill też 8-1. O, Hart pechowo ma ocenę 6-9. Czyli będzie miał co robić po meczu. Dobra, Palikot, no widzę, że no ocena taka sobie, ale coś zaczął robić, no robił jakieś dośrodkowania, no powiem wam, że za tą asystę jedną, no czemu on nie ma asysty, dziwne, nikt nie ma tu asysty, no fajnie,
Ale no, palikot tutaj dzisiaj działał. Dobrze, hajsy dostaliśmy. Plus 3 punkty. I mamy już zapewniony awans. I w następnym meczu, jutro, bodajże nagram FIFA, gdzie losy się potoczą inaczej, bądź tak samo, lub może nawet i z remisem. Zobaczymy wszystko w swoim czasie, bo może mi wybrać trudnego przeciwnika na tytuł mistrza 8 ligi. Zobaczymy. Dobrze, no i awansuję na kolejny poziom. Też się cieszę. Ja Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Jeżeli Wam się... O, moment, zanim skończymy, to naszego Gerarda tu trzeba naprawić. Oj, oj, niedobrze, niedobrze. Jezu, ile mamy leczenia, to jest po prostu masakra. 36 plus 4 wszystkich kontuzji, to jest naprawdę coś. Ale naprawdę na razie wolę takie zużywać. Dobra, jeszcze dopompujemy. Czyli tak, Sterling oczywiście bez zmian, bo on tu widzę, że potrafi. No, dajmy mu te podania, no. Żeby on cisnął i cisnął. Dobra, pan Rooney wiadomo, za jednego gola. Tylko co ja mu mogę dać? Obronę i podanie. No nic mi nie pozostaje, jak mu dać kolejną nagrodę. Wartą... Dwa kafle lub jeden, nie wiem, zobaczymy. Trening zawodnika, złoto. No i myślę, że jak mu dam wszystkie te plus 10, co tu jest? O, dwa kafle bym wydał. A dobra, wydamy na ciebie dwa kafle. Ciesz się życiem, że ci daję kolejną nagrodę w postaci plus 10 do wszystkiego. Dobra, okej, czyli. Ale raczej wyjściowa jedenastka ubie. Dobra, pan Rooney dostajesz plus 10 do wszystkiego. Żeś był przygotowany. A nie, ja bym powiedział nawet lepiej, żebym przygotował cały skład. Cały ogólnie skład dopompować. Już tak powiem. No coś się sklep zgliczował, no właśnie. O, ktoś mi się sprzedał. O! Piłkarz mój, dobrze, idź z tym gównem. A Dawidek widzę się nie sprzedaje. Czyli będę musiał chyba mu cenę nieco obniżyć do 100 tysięcy. Nie, bo sprzedaje Dawida Willę. Jeżeli ktoś mi go kupi, to no, po prostu będzie git. Dobra, i 150 tysięcy bez zmian. Chociaż. Nie wiem, no. Daję go za taką cenę, no za jaką powinienem, więc niech mi się sprzeda, no. Dobra, no chociaż ten bramkarz w pizdu poszedł, bo on nie był dobry, ale mimo wszystko go kupiłem. Dobra, jeszcze jedna sprawa. Paczek tych nie będę otwierał, poczekam na te finałowe. I teraz przydałoby się cały skład dopompować, tylko właśnie jest bieda w tym. No dam mu te podania, żeby był też zadowolony. No nie wiem, no zobaczymy. Hartowi oczywiście muszę dać, bo to jest też łeb. A dam mu najlepiej wszystkie cechy, żeby kurde pizgał, jak się tylko dało. Okej, no nie wiem co dalej, bo już jestem biedny, jeżeli chodzi o karty treningu. Albo najwyżej tak zrobię, no nie ma wyjścia. Dobra, to zrobimy sobie teraz taką rzecz, że sobie otworzymy jedną paczkę. Nie wiem, tego Kaizinie, za to, że sprzedałem tego. Tego wszakże napastnik. Bramkarza, to sobie spróbuję otworzyć jedną paczkę za 25k. No, zaryzykuję, ale to oczywiście nie jest cały opening pack. Tylko po prostu otwieram jedną paczkę, tak po prostu, dla fanu. Może coś mi ciekawego wypadnie. Dobra, czyli ja nie mam takiego szczęścia. Duricic, Gaitan. O, jakiś kurde. Widzę ten Argentyńczyk, on mi się przyda w sumie. Dobra, czyli nic mi ciekawego nie wypadło. Otworzyłem sobie tak jedną po prostu, żeby sprawdzić, czy coś mi nie wypadnie, ale nie opłaca mi się. Otworzyłem jedną po prostu. Teraz jedną jeszcze otworzę za 7,5. Może coś tam będzie.
A jak nic nie będzie, no to skończymy odcinek po prostu, no. Co zrobić? Dobra, co tu mamy? No, jakieś czarne gówna, no. Kurde, banda czarnych łysych, no nie ma co. O, ale dostaliśmy tutaj nieco herbów. O, plus 15 do strzelania. Dobrze, no jest bieda i tyle powiem. Ale no, biorę to wszystko, co ja będę odmawiał. Dobra. Otwieraliśmy paczki, spróbowałem jedną za 25k. Nie opłaca się, nie polecam. Bo to jest tylko strata czasu, zmarnujecie końce, a tutaj tak naprawdę wam nic nie wypadnie. Dobra, to teraz dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie tego meczu. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i zapraszam jutro na finał ligi 8, w której po raz ostatni Anglia zagra przeciwko komuś tam. Zobaczymy, ale naprawdę ja jestem naprawdę zaskoczony, że Anglia tak błyskawicznie przechodzi do finału. Ja nie wiem, jak tak dalej Anglia będzie postępowała, to może nawet ją zostawię na siódmą ligę. Bo naprawdę statystyki są murujące. 4 wygrane, 1 remis, 1 przegrana. Ale naprawdę tak Anglią mi się grać jeszcze nie grało jak teraz, więc nie wiem, czy ją... Piszcie mi w komentarzu, czy nie chcecie, żeby Anglia została w siódmej lidze. Jak oczywiście dojdę, ale raczej dojdę. Ale jakbyście chcieli, to mi napiszcie w komentarzu, to chętnie tą siódmą ligę przyjmę gorąco, tą Anglię ponownie. A jak nie chcecie, no to dam co innego. I możecie też zgadywać, kogo wstawię za Anglię, jeżeli będziecie chcieli. Dobrze, trzymajcie się, na razie, joła.